Cześć, witam Was na kanale Happy Hands One Vlog. To jest ósmy odcinek, w którym koniec etapu progu stopnia od strony kierowcy. Zapraszam Was do oglądania. Wyszło jak zawsze, cudownie. Cudownie, bo ja sobie myślę, że jak na laika. Pomimo tych wszystkich koszlawych rzeczy, które tu są, nierówności, to i tak jest cudownie. Bo po pierwsze zrobiłem to sam. I to nie jest samozachwyt nad sobą, mnie to tu chodzi, bo moje wewnętrzne ja mam wiele zastrzeżeń, ale staram się widzieć pozytywne strony tego, co tu wyszło. Czyli pospawałem jak umiałem, wyczyściłem jak umiałem i to się trzyma. I zrobiłem to sam. Jeżeli są jakieś cenne wskazówki, z którymi byście się chcieli podzielić odnośnie spawania, robienia takich rzeczy, to jestem otwarty na wszelkiego rodzaju porady, dowody. Na chwilę obecną wyszło mi to tak. Więc tu pozostanie mi tylko jeszcze zrobić rynienkę i zająć się tą dziurą, korzystając z chwili. Już do tej dziury mam przygotowane elementis, jeden elementis, który nie może złapać ostrości, będzie tu. Drugi elementis mam sobie, będzie tu. Tutaj jeszcze dzisiaj udało mi się wspawać ten wewnętrzne poczucie progu. Niestety są i straty spawania. Takie ała, kuku mi się zrobiło. Od środka wygląda to tak. Bardzo kiepskie podejście, dojście do środka, żeby to wyczyścić. Ile mogłem, tyle wyczyściłem. Zaraz to zakonserwuję restopem, tak żeby później mógł jutro prawdopodobnie przyjść tutaj podkład epoksydowy.
dzisiaj kolejny dzień tutaj zmagań z progiem. Odkryłem sobie tutaj ten element. Mam już przygotowaną blachę. Która sobie przyjdzie tu tak. Będzie spawana punktowo. Póki co będą to elementy, gdzie już nie będę miał zbytnio dostępu. Więc zakonserwuję sobie to epoksydem. A później będę już spawał, jak epoksyd będzie sechł, to dokończę sobie tutaj ten element, gdzie mamy tą dziurkę. Kolejny etap przede mną to z tego to kawałka dorobienie tutaj tej rynienki, która będzie na dole. I cóż, cięcie i spawanie. W ósmym odcinku to już wszystko, koniec trylogii dotyczącej progu stopnia od strony kierowcy, temat uznaję za zamknięty. Dzięki za oglądanie, za to, że wytrwaliście do końca, że jesteście ze mną.
W następnym odcinku myślę, że przeniosę się, czy też właściwie wrócę do czasu, kiedy już w pewnym miejscu byłem, by zobaczyć, jak to miejsce wygląda i by je troszkę ulepszyć. Brzmi tajemniczo, po prostu oglądajcie następny odcinek. Pewnie zaraz się pojawi przebitka efektu końcowego progu od strony kierowcy, już po malowaniu, po podkładowaniu. Wiadomo, to jest też proces odległy w czasie. Jedno musi wyschnąć, żeby nałożyć drugie, więc właśnie tak to wygląda, efekt końcowy. Zapraszam Was do swojego sklepu Happy Hands Homemade, gdzie możecie nabyć ręcznie wykonaną biżuterię przeze mnie z pestek. To wszystko, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło, niech to będzie dobry tydzień. Do zobaczenia.